Po śmierci Bolesława Chrobrego władzę w Polsce przejął jego syn, Mieszko II Lambert, który został tym samym drugim królem w historii państwa polskiego. Jego rządy nie były jednak pomyślne dla Polski. Już zaledwie kilka lat po objęciu tronu popadł on w konflikt ze swoimi braćmi, którzy domagali się, aby Polska została podzielona na trzy odrębne księstwa, które przypadną w udziale każdemu z nich. Mieszko II odrzucił żądania swoich braci, gdyż wiedział, że podział Polski uczynił ją jedynie słabą i podatną na ewentualne ataki ze strony sąsiadów. Konsekwencji czego, po krótkim sporze, wygnał swoich braci za granicę, którzy znaleźli schronienie w Niemczech i na Rusi Kijowskiej, gdzie udało im się przekonać władze obydwu państw, by te udzieliły im pomocy w powrocie do kraju. Konsekwencji czego, w roku 1031 Polska padła ofiarą agresji jednocześnie ze strony Niemiec na zachodzie i rusi kijowskiej na wschodzie. Polska była zasłała, by toczyć wojnę na dwa fronty, konsekwencji czego kraj szybko został spustoszony, a mieszko II Lambert nie miał innego wyjścia jak tylko zrzec się władzy i oddać część polskiego terytorium zwycięskim Niemcom i rusi kijowskiej, konsekwencji czego do 1032 roku Polska utraciła wszystkie terytoria zdobyczne, które zdobył Bolesław Chrobry, m.in. Mińsko, Łużyce czy Grody Czerwińskie. Sam Mieszko II utracił władzę w 1032 roku. Udało mu się wprawdzie niedługo później odzyskać i względnie przywrócić krajowi stabilność, jednak nie trwało to długo, gdyż zmarł w roku 1034, pozostawiając kraj osłabiony, wyniszczony. A co najgorsze pozbawiony następcy tronu, który mógłby przyjąć po nim władzę, konsekwencji czego rok 1034 doprowadził praktycznie do upadku wczesnopiastowskiej Polski, która na następne 5 lat zniknęła z map Europy. Chaos, jaki zapanował w kraju, wykorzystały niektóre radykalne elementy w społeczeństwie polskim którym nie podobał się system feudalny oraz rządy kościoła, jakie ustanowione zostały w Polsce po chrzcie z 1966 roku. Konsekwencji czego w roku 1038 w całej Polsce doszło do masowych powstań ludowych, jakie wzniecała część pogańskiej ludności na terenie Polski, która chciała przywrócić stare zwyczaje, tradycje i wierzenia sprzed okresu chrześcijańskiego w kraju. Ten chaos szybko wykorzystały z kolei Czechy, które już rok później pod przywództwem swojego księcia Brzetysława dokonały agresji na Polskę i zaatakowały Wielkopolskę, puszczając z dymem m.in. Gród Gniezno, co jeszcze bardziej podkopało już i tak trudną sytuację państwa polskiego na arenie międzynarodowej. To co jednak ocaliło Polskę przed całkowitym upadkiem, to interwencja syna mieszka II i prawowitego następcy tronu Polski, Kazimierza, zwanego Odnowicielem, któremu udało się pozyskać pomoc ówczesnego władcy niemieckiego w odzyskaniu tronu Polski. Ówczesny władca niemiecki zdał sobie sprawę z tego, że chaos, jaki panuje w Polsce, może potencjalnie zagrozić również Niemcom, konsekwencji czego w 1039 roku przy wsparciu 500 niemieckich żołnierzy, Kazimierz Odnowiciel powrócił do kraju i przywrócił silne rządy centralne, jednakże, ponieważ Gniezno i Wielkopolska były spustoszone, był on zmuszony przenieść siedzibę swojej władzy do Krakowa, co zapoczątkowało proces stopniowego przenoszenia polskiej stolicy z Gniezna do Krakowa. Kazimierz Odnowiciel poświęcił następne lata swojego panowania na odbudowie kraju. I choć finalnie udało mu się przywrócić silną pozycję państwu polskiemu, to jednak ceną za ten sukces było uzależnienie Polski od niemieckich wpływów. Konsekwencji czego sam Kazimierz Odnowiciel między innymi nie odziedziczył po swoim ojcu i dziadku tytułu króla polski i przez cały okres swojego panowania rządził tylko i wyłącznie jako książę. Sytuacja uległa zmianie w roku 1058, kiedy po śmierci Kazimierza Odnowiciela na tron Polski wstąpił jego syn, Bolesław II, zwany śmiałym. Za jego rządów pozycja Polski jeszcze bardziej została podbudowana. Odzyskał on m.in. grody czerwińskie z rąk, z rąk Rusi Kijowskiej, a co najważniejsze, wykorzystując spór, jaki panował w tym czasie pomiędzy cesarzem niemieckim Henrykiem IV, a papieżem Grzegorzem VII, opowiedział się po stronie tego drugiego i zdobył od niego przychylność na odzyskanie tytułu króla Polski. Tym samym Bolesław Śmiały koronował się na trzeciego już z kolei króla Polski i to nawet wbrew postanowieniom cesarza niemieckiego, od którego Polska w tamtym okresie wciąż jeszcze była zależna. Więc fakt, że Bolesław Śmiały oficjalnie ogłosił się królem Polski świadczyło o tym, że Polska za jego panowania uniezależniła się już w końcu od wpływów niemieckich. Niestety polityka prowadzona przez Bolesława Śmiałego nie spodobała się polskim możnowładcom, którzy obawiali się, że władca zaczyna umacniać władzę w kraju ich kosztem. Co w konsekwencji doprowadziło do serii buntów na terenie kraju, choć czy te bunty faktycznie wybuchły, do dziś jest kwestią dyskusyjną wśród historyków, gdyż nie mamy stuprocentowej pewności, że takowe bunty wśród możnych faktycznie wybuchły. Jednakże, Bolesław Śmiały szybko rozpoczął brutalną rozprawę z możnymi, którzy sprzeciwiali się jego polityce w obronie. Zbuntowanych Możnych opowiedział się ówczesny biskup krakowski Stanisław, co sam król polski zinterpretował jako akt zdrady i kazał zamordować biskupa krakowskiego, mając w ten sposób nadzieję, że zamordowanie duchownego sprawi, że inni Możni nie będą mieli odwagi wystąpić przeciwko autorytetowi króla. Efekt był jednak odwrotny od zamierzonego i w tysiąc. W 1079 roku w kraju wybuchł bunt, w wyniku którego Bolesław Śmiały stał obalony i zmuszony do ucieczki na terenie Węgry, gdzie niedługo później zmarł. Co zaś tyczy się samego biskupa Stanisława, to w XIII wieku Kościół katolicki oficjalnie go kanonizował, czyli ogłosił świętym. Tym samym święty Stanisław stał się pierwszym w historii świętym Kościoła katolickiego. Pochodzącym z Polski oraz patronem samego państwa polskiego. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.